Działalność pana Franciszka Olecha wzbogaciła wiedzę historyczną naszej młodzieży i przyczyniła się do pogłębienia jej postaw patriotycznych i obywatelskich. Dziękujemy. Proszę. Żeby pamięć o tych tragicznych losach, jakie było dane przeżyć naszemu pokoleniu, nie poszło w zapomnienie. Dziękuję bardzo. Święto odzyskania niepodległości to najważniejsze święto narodowe związane z odzyskaniem po 123 latach zaborów niepodległości. W XVIII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła chylić się ku upadkowi, co doprowadziło do tego, że Rzeczpospolita na skutek trzech rozbiorów na 123 lata zniknęła z mapy świata. Powróciła w 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu. Trzy dni później został naczelnikiem państwa. Narodziła się Druga Rzeczpospolita. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym. W 1937 roku, w latach 1939-1989 obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w 1989 roku ustawą Sejmu RP przywrócono obchody tego święta. Jest to nasze najważniejsze święto państwowe. Aby uczcić ten szczególny dzień, panie i panowie, zapraszamy na udział w żywej lekcji historii. Temat Polska. Znowu? Jestem przygotowana do lekcji. Nie jest ten temat? Polska, nasz kraj, leży w Europie. To dość oczywiste. Od tysiąca lat jesteśmy w Europie. Myślę tak samo i jestem Europejczykiem. Po uwzględnieniu daty powstania naszego kraju, Polska ma 1051 lat, leży w Europie, nasi sąsiedzi to Niemcy, Słowacy. Ja mogę podać długość granic, najdłuższe rzeki oczywiście z dopływami. Z telefonu, bo każdy może. Polska jest częścią świata. Ja pokażę, ja wiem. Oto Polska właśnie. Taka mała? No wiesz, wcale nie jest mała. To jest nasze miejsce na świecie. Mieszkańcy Polski są Polakami. Ja jestem Polakiem, ty jesteś Polakiem. On jest Polakiem. My jesteśmy Polakami, ty jesteście Polakami.
A my umiemy odmieniać słowa Polak i Polska przez czasy. Czas przeszły, był Polak, była Polska. Czas teraźniejszy, jest Polak, jest Polska. Czas przyszły, będzie Polak, będzie Polska. Polska to ojczyzna Polaków. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. Wiadomo, Konin. Dlaczego Konin? Ja na przykład nie jestem z rodzicy. Jaka rodzica? Kraj mojego dzieciństwa to Szlesin. Miejsce urodzenia to najbliższa ojczyzna. To nasza mała ojczyzna. To znaczy rodzica i okolica. Każdy ma swoją małą ojczyznę. To z nich właśnie składa się Polska. Ojczyzna to nasze miasto, osiedle, znajoma ulica, podwórko. Koledzy z podwórka? Ojczyzna to park, rzeka dzieląca miasto, pobliska wieś. Ojczyzna to pierwsza miłość. Pewnie chodzi o tego Piotrka z trzeciej C. Ojczyzna to pierwsza miłość, którą obdarzy nas nasza matka. W dzieciństwie poznajemy ojczyznę po kawałku. Poznajemy otaczające nas przedmioty, rośliny, zwierzęta. Mój pies nazywa się Tafi. A ja mam kota i się nie chwalę. Ojczyzna to rumiane jabłka na targu. To dojrzałe kasztany. Ojczyzna to słowa. Słowa? Tak. Uczymy się ojczyzny słowo po słowie. Na początku ojczyzna składa się z kilku serdecznych słów. A zatem gdzie jest Polska, nasza ojczyzna? Na mapie czy w naszych sercach? Jest wszędzie, w nas, obok nas i w naszej historii. Czy ja mogłabym swoje przemyślenia przedstawić w formie cytatu? Oczywiście. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. Tadeusz Różewicz. Bo kiedy zaczynamy więcej rozumieć, więcej boli. Przecież ojczyzna to nie tylko las na horyzoncie. To groby, to potężny krzyż na Wale Pereiry. Ojczyzna to historia. Mówię Konin. Myślę tata, mama, brat.
Dziadek. Mówię dziadek. Myślę historię. Czym jest historia? To ludzie i sprawy, których już nie ma. Historia to przeszłość, a skoro przeszłość, to wojny, daty bitew. Historia to bitwa pod Grunwaldem w roku 1410. To walka z zaborcą w latach 1795-1918. Chodzi o rok 1918. To właśnie wtedy, po 123 latach, odzyskaliśmy niepodległość. Chciałam dodać, że w bitwie pod Grunwaldem pokonaliśmy Krzyżaków. Do najważniejszych wydarzeń ze współczesnej Polski należy okrągły stół w roku 1989. Dziękuję, dziękuję. Może damy szansę inny. Historia to walka o wolność. My, Polacy, bardzo długo walczyliśmy o wolność. Czym jeszcze jest historia? Historia to nasz hymn narodowy. To wiara naszych ojców. Historia to nasze korzenie. Czy znasz historię swojego narodu? Historia jest trudna. Same daty, analizy tekstu źródłowych. To pożółkły papier starych dokumentów. Historia jest trudna. Ale hello, chyba się jej nie wyrzekniesz. Bo to nasza historia. Jesteśmy jej częścią. Historia to żołnierz wszystkich bitew. Czy znasz imię żołnierza, który zginął w walce o wolną Polskę? Brygada, strzelecka gromada, na
Patrzcie, tam ktoś jest. Chyba był tu z nami cały czas. To chyba żołnierz. Ale zakurzony. Chyba śpi. Kim jesteś? Jestem przeszłością. To ma być odpowiedź? Zaraz, zaraz. Przeszłością? Jak to? Czy to możliwe? Jestem przeszłością. A jak ty się w ogóle nazywasz? Nazywa się Janek, nazywa się Sasza, Wojtek, Stan. Szartujesz na? Ja nie umarłem, ja nie umarłem. Jestem cieniem, snem dla mnie niby wspomnienie. To żyje czy umarł? Umarł, ale żyje, tak metaforycznie w naszej pamięci. Ale ja nie umarłem, ja nie umarłem. Jestem ciszą po wielkiej burzy. Promkiem słońca zbąkałem w kałuż. A który to rok? 13 listopada 2017 roku. Ale ten czas leci. Jestem zmęczony. Śpi, żołnierzu. Śpi. Niech ci się dom rodzinny przyśni z matką i ojcem za stołem. Niech ci się przyśni przywiązane czerwoną wstążką jasny warkocz kochanej dziewczyny. Zasnę. Jest już historią, przecież może jedynie w naszej pamięci. Czy znasz imię żołnierza, który oddał życie za wolność twojego kraju? Każdego dnia historię odmieniamy przez wszystkie przypadki pamięci. Mianownik. Kto, co jest? Jest historia. Ona trwa w nas. Jest pamięć. Dopełniacz. Kogo, czego nie ma? Nie ma żołnierza. Uległ obronie ojczyzny. Celownik. Komu, czemu się przyglądam? Przyglądam się historii własnego narodu. Bez historii, bez pamięci o niej, nie jesteśmy Polakami. Biernik. Kogo, co widzę? Widzę powstańców, żołnierzy, piłsudczyków, legionistów. Widzę gromy. Słyszę pieśń o Wiśle, o szumiących wierzbach, o czerwonych makach, o błoniach. Narzędnik. Z kim, z czym idę? Idziemy z naszą historią ku przyszłości. Kim jesteś? Jestem Koninianinem, bo mój dziadek mieszka na Kolskiej. Kim jesteś? Jestem uczniem pierwszego liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Koninie. Chodzę do drugiej klasy, chcę się uczyć. Kim jesteś? Jestem Polakiem. Długa i krwawa historia za nami.
I jak mówi poetka, pierścienie świetnych lat nad nami, ziemia ojczysta pod stopami. Na szczęście to, co nas różni, dzień opada jak liście. Zostaje to, co najdroższe i sercu najbliższe. Polska! Nad pastwiskami